the city of radiant virtue. It is time to reveal the truth of its darkness. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mage Seeker. Lecimy wykonać kolejną misję główną. Gdy was nie było, zupgrade'owałem sobie Łukary po tym, jak byłem u tego. Skorzystałem właśnie z tej opcji powtarzania misji, no ale za dobrze to mi chyba aż tak nie poszła, bo udało mi się ciernisko oczyścić. Powiem wam, jak tam jest zajebiście schowany ten srebrno skrzydły, nie, to jest pojebane. A jak jest schowany? Otóż tam, gdzie jak wchodzicie na bok, na początek, macie te szczury, na górze jest ta skrzynka, nie? Wiecie, tą, którą zdobyłem, to jak idziecie na prawo od tej skrzynki, to tam jest srebrno skrzydły. Zajebiście jest to schowane. Potem powtórzyłem sobie jeszcze misję w Zatoczce Kornetu, tutaj znalazłem brakujący dokument. Też jest zajebiście schowane, tam gdzie wchodziłem i było tych czterech typów, myślałem, że tam nie ma nic. Otóż po prawej jest schowany właśnie dokument, który ominąłem. A byłem bardzo bliski tego, aby go odkryć. No i Devinie oraz Glindmer też powtórzyłem. Niestety w tych dwóch nie udało mi się znaleźć brakującego srebrnoskrzydłego. No a jeśli chodzi o właśnie rajdy na laboratoria oraz szepty, no to tego nie mam jak powtarzać, bo potrzebuję więcej rekrutów. Spróbujemy jeszcze raz tylko znaleźć ten dokument, który znalazłem. Tylko to będzie gdzieś tutaj. Patrolowca, miejscowy, kowal, broi. Tak, o, to jest to właśnie. To jest ta notatka, którą chciałem wam pokazać. No i dobra. Skoro to jest wszystko ogarnięte, no to ogarnijmy kolejne misje. Czyli tak, tutaj łupy, więc wyślimy tutaj... może Oberon. Na tutaj. Na ogień. Znaczy natura. Natury byś przydały zaklęcia, ale gościa nie mam, więc. Lód i powietrze. No to Nia i myślę, możemy wziąć naszego Dukarda. W ogóle fajne jest to, że jakby tutaj przypisujemy sobie ziomeczków, to jest po prostu ich list gończy, nie? Wystawione. To jest strasznie fajne. No dobra, na razie. Lecimy na kolejną misję. Ło kurde, co to jest to za sylasem? Jakieś takie pałąki jakby. Pylony czy coś innego. Quiet noise. Skarbnica, zniszcz centralną siedzibę. O, ale patrzcie, nie było teraz tego opisu. Teraz kurde zjebałem, bo zaś nie przeczytałem sobie tego, co było. Dobra. Wszyscy gotowi? Kara przygotowuje się w środku. Potrzebujecie tylko, aby przekierować magię do drzewa. Zamieńmy tę fortecę łowców magów w bombę. Okej, okay, wiecie co jeszcze pokazuje, że łowcy magów to skończeni idioci? Patrzcie, ile razy my już się przemykaliśmy kanałami praktycznie wszędzie. Czy to do wielkiego miasta Demacji, czy do jakichś takich rzeczy, las albo kanały. Oni dalej się nie skumali, gdzie my tak jak my tak naprawdę podróżujemy. No i kolejna osoba do niej. Dobra, tutaj dalej. Kochana siostro, mam nadzieję, że we Wtudolinie wszystko w porządku. Łowcy zabrali Kyrę. Była dla mnie wszystkim, a teraz jest w ich szponach. Od czasu powstania w Roztopni minęły 2 tygodnie, a rewolucja rośnie w siłę. Na białych murach miasta nakreślono powstańcze slogany. Niegdyś tętniące życiem doki i targi rybne nad rzeką są opustoszałe. Sklep świecarza został zrównany z ziemią. Zamiast odbudować miasto, zdrowa młodzież Roztopni odchodzi. Nawet niektórzy starsi dołączają do powstania. Pójdę z nimi, siostro. Dołącz do naszej walki o sprawiedliwość. Pędź szybko do doliny, a wspólnie uratujemy Kyrę. Wyruszamy tuż po nowiu księżyca. Całusy Rosalyn. Ciekawe. Okej, okay, pytanie, czy to będzie taka duża misja, czy też taka mała liniowa tylko? Raz, dwa, nie, czekaj, raz, dwa. Kurde, nie było nikogo w zasięgu akurat, no. Raz, dwa.
Dobra. Jestem tylko ciekaw, na czym polega właśnie ten upgrade tego trybu nieskrępowanego, bo jakby nie zauważyłem, żeby teraz tak szybciej się ładowało. Napij się ze mną, haha. Ej, czy to jest jakieś nawiązanie do, kurde, Hearthstone'a albo ogólnie do WoWa? Bo to, wiem, że w Hearthstone jest karta, która ma taki tekst. Kurde, nie ten. Od lodowych bym potrzebował. O kurde, nie! To... Ajajaj, nie to zaklęcie! Złe zaklęcie mam wybrane teraz. Chodź! Cyk, z kolanka prosto w mordę i... Ziomek pożegnany. No i dobra, tu idziemy teraz dalej. Dobra, mogę tu iść? Nie, okej, okay, czyli tu wchodzimy do środka. To drzewo może pochłonąć ogromną ilość magii. Wystarczająco dużo, by zniszczyć fortecę. Pogrzebiemy armię Eldreda. Powiedzcie mi, jaki jest sens budowania fortecy wokół drzewa petrucytowego, wiedząc, jaki petrucyt tak naprawdę ma wpływ na magów? Bo jak dla mnie to jest skończony idiotyzm. Nie tego, nie tego, tu. Aj, dobra. Ciągnij, ciągnij. Mamy to. Nie tego, kurde. No, kurde. Tu, tego. Co? W co ja trafiłem? Okej, okay, to akurat nie chciałem. Dobra, teraz akurat źle zrobiłem, bo mogłem najpierw od niego zabrać właśnie ten lodowy pocisk na później, ale... Będzie. Dobra, tutaj może być jakaś większa walka, więc na razie sobie oszczędzę tej kapliczki. Tylko wypadałoby nie zginąć przed użyciem jej. Jednak nie ma walki. Tylko jest po prostu rozwidlenie. Okej, tu potrzebuję klucza piorunów. Idziemy na górę. Pewnie go poszukać. Zobaczmy, gdzie wyjdziemy. Kolejny taki ala murek. No, kurde, boże, irytuje mnie fakt, że czasami nie łapie mi tego kombosa właśnie na niektóre te... Na niektóre te użycia tych specyficznych ruchów, nie? O, na przykład teraz użyłem raz, dwa i chciałem zrobić to, ale mi nie zależyło. Padł. O, jest kara. Przygotowałem wszystko tak, że nawet idiota sobie poradzi. Powinienem czuć się urażony? Jak tam chcesz. Pochłonąłeś ostatnio dużo magii. Przekieruj ją tylko do moich urządzeń. To wywoła reakcję łańcuchową, która wysadzi całe drzewo w powietrze. Wkrótce wrócę, Karo. Nie zaczynajcie zabawy beze mnie. Okej, okay, czyli jakieś, rozumiem, śladowe ilości swojej... Znaczy śladowe. Nawet nie śladowe, tylko dość spore ilości swojej magii, którą właśnie Sylas jeszcze miał w kajdanach. Właśnie przekierował do tej... Tego ala pylonu, powiedzmy. Dobra, i stąd chyba przyszedłem, więc idziemy teraz tędy. No, tu otwieramy sobie przejście na... Może na drugą stronę chciałem powiedzieć, no ale nie na drugą stronę, tylko powrotne po prostu. O, okej, okay, tu już widzę, trochę reaguje drzewko.
na to, co zrobiliśmy. I dalej mamy iść w tamtym kierunku. Dobra, z Karą na razie nie pogadamy. Ale okej, jak rozumiem, pewnie chodzi o to, żeby wszystko skupić tutaj, potem ten ostatni pylon z petrucyty osadzić tu. I to będzie jedna wielka reakcja łańcuchowa, która wysadzi to, całą tą kryjówkę w powietrze. Ale okej, dobra. Czyli teraz pewnie po lód pójdziemy. W sensie po klucz lodowy. O, jak miło. Nie musiałem zużywać tamtej kapliczki. O Pani Sprawiedliwości, błagam Cię pomóż. Zawsze przestrzegałem prawa demacji i wartości, które uosabiasz. W ostatnich kilku latach służyłem w szeregach łowców magów, ale odkąd wszedłem w dorosłość, skrywam straszną, haniebną tajemnicę. Nie mogę dłużej żyć w kłamstwie. Sam jestem magiem, a ukrywanie mojej prawdziwej natury staje się coraz trudniejsze. Proszę skrzydła to obrończyni, zdejmij ze mnie tę klątwę, nie chcę jej. Stary, magia to nie klątwa. Magia to dar. Jezu, wyobraźcie sobie, co by było, gdyby magia istniała naprawdę. Jakie cudawianki dałoby się w dzisiejszych czasach robić? Przecież to, co ludziom zajmuje teraz, nie wiem... Załóżmy, budujecie sobie dom i to, co wam zajmuje... kilkadziesiąt miesięcy, jak nie parę lat, to magowi zajęłoby jakieś... ile? Pół minuty? Nawet nie. Nie to! Piorunem go chciałem grzmotnąć. Ale taka fajna grupka się zebrała. No, dawaj. Mamy go. Dobra, mamy klucz natury, widzę. Do zgarnięcia. To w razie czego mogę tak się szybko przemieszczać między tymi. To jest pusto. Tutaj nie potrzebuję klucza, co nie? Tak jest. Więc oczywiście idziemy najpierw po klucz. O, ej, ale muzyczka gra fajna. Spyk. Pusto. W ogóle... W laboratorium HSB, tam gdzie uwolniliśmy właśnie Jobs, nie? O, a propos Jobs. Hej, tak sobie myślałam? Ten plan jest dość ryzykowny. Tak sądzisz? Tak, i podoba mi się. No, to dało się po niej akurat domyślić. Ale tam, gdzie właśnie Jobs uwolniliśmy, co nie? To tam wydaje mi się, że ostatnia notatka jest właśnie zaraz obok niej. Tam na tym, bo widzieliście, była tam jakaś notatka, którą dało się zgarnąć. Znaczy, zgarnąć, w sensie... No, widać było, że jest jakaś notatka, która tak... ten... Tak świeci, że da się ją wziąć. No, ale gra nie chciała mi dać tego zebrać. Kurde, nie to. Nic, kolanko. Tylko ja właśnie nie wiem, jak zebrać tę notatkę. Właśnie nawet się nie da zniszczyć tego stołu, na którym ona leży. A to niestety troszeczkę przeszkadza w zebraniu jej. Mamy klucz błyskawic. Jedną potkę zużyjemy. No a tu przechodzimy dalej. I tu potrzebuję klucza lodowego. No okej. Klucz błyskawic używamy w tym miejscu oczywiście. Jak to wygląda? No i kolejna kapliczka zaraz obok, świetnie. To, cyk. Odnowienie za free. Dobra. Pierun i puls. Raz. Raz. Dwa. Pierun. Dobra. Jeden wybucha. Okej, drugi przeżył, o dziwo. A, czekaj. To jest...
Właśnie nie wiem jak to nazwać, bo to ani nie to wieżyczka, nie to, to jest po prostu budowla, która mnie atakuje. Ale nie mogę tego wieżyczką przecież nazwać, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej, że nie mogę. Dobra, 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 czekaj. Skoro nie mam iść tu, to może to jest jakiś sekret. A nie, jednak nie. To jest po prostu odblokowanie sobie trasy w drugą stronę. Ki wie po co, no ale mogę to zrobić. Spoko. Dobra. Ty właśnie, Boże, czemu ja tego jeszcze nie zmieniłem w ogóle? Dobra, tam uciszenie to mnie boli. Nawet fajnie idzie. Okej, to mamy to. Aha, dobra, ty jeszcze żyje, do tego by się nie pojawiło. Znaczy, tfu, nie pojawiło, nie otworzyło. Jeszcze więcej zasobów. Pięknie. Prawie mnie stać na kolejny upgrade za 1000, na przykład za zwiększenie obrażeń fizycznych. Jest Leilani kolejny pylon, powiedzmy. Na pewno dasz radę? Przekierowywanie magii to moja specjalność. Bez obaw. Uważaj na siebie. Potrzebujemy cię w jednym kawałku. Ale fajne jest to, że Sylas ma ten śmiech tu wstawiony, nie? Właśnie tak jak się śmieje w grze. Czy może w grze. Jak się śmieje w LoLu, kiedy kradnie tę erkę. Dobra, padł. To zniszczyć i to. Pięknie. Kolejne jakieś takie pojedyncze sztuki. Tych takich ala... No nie wiem jak to nazwać, nie? Bo to ni to koksownik, ni to... ten. Bo ni to koksownik, ni to pochodnia, ni... Nie wiem, dla mnie to wygląda jak śmietnik, nie? Okej, mamy teraz powrót... O! O, a nie, dobra, okej, okay, bo to jest inna miejscówka w ogóle. Znaczy wróć, to jest inna miejscówka, znaczy nie inna miejscówka, tylko inne ten. Inne miejsce, bo... Tu jest kapliczka. Ale mówię, kapliczkę tą sobie oszczędzę na sam koniec, jak będziemy już szli właśnie do tego miejsca. To zakładam, że jakaś walka, jak nie tu, to później może mieć miejsce. Czy będzie teraz kapliczka? No, oczywiście, więc... Zup! Okej, jak już tu jestem, to od razu... Zamienię na ten płomień. Dobra, czy ja chcę teraz zmienić to na to? Właśnie to jest to, bo to ogólnie jest fajne, bo to bije więcej damage'a, ale niestety bije w losowych miejscach. To bije na całym obszarze, więc to jest o tyle lepsze. Ale dobra, weźmy sobie to. Mistyczny grzmot. Czy ja chcę tam coś zamienić? No nie szczególnie. No to jest i tak lepsze od tego, co tam mogę mieć w alternatywie, czyli tego wiatru dookoła mnie. Napadł. Teraz tutaj jeszcze... A, i jakby co, bo w sumie też o tym nie wspomniałem, ale powtarzanie questów nie daje nam tyle samo zasobów za przechodzenie ich. W sensie dostajemy tam jakieś tam małe ilości są, typu po 80, tak z jakiejś skrzynki może wypaść coś, plus z niektórych wrogów, ale nie ma drugiej takiej akcji, że wiecie, że są wszystkie skrzynki jeszcze raz do otworzenia. I to jest pewnie tylko i wyłącznie po to, żeby po prostu gry za szybko... Nie ukończyć, czy nie ukończyć, żeby nie była za łatwa, no bo umówmy się, gdybym mógł tak każdą skrzynkę zgarnąć, to już dawno temu miałbym już Sylasa na pół lepszonego.
Tego z takiego powtarzania właśnie tych misji. No, Jezu, nie wierzę, że mnie że mnie trafił, zanim kurde zniszczyłem. Chodź. Kurde, heseraka jak chybiłem. No, jeszcze raz. Dziękuję. No i ładnie. Jak już to idzie? Tak się rozglądam kurde za tymi wszystkimi dokumentami i tak dalej, no ale jakoś nie widzę ich, a. Nie wiem, czy jestem, jakiś ślepy chwilowo, czy po prostu jest tak ukryte. Albo z drugiej strony może tego po prostu aż tyle tutaj nie ma. No ej, come on! Przecież to jest taki miejsce, że to nie powinno w ogóle mnie trafiać. Dobra, i tu. No, a propos dokumentu. Wojownik Solari donosi, że widział na szczycie góry wielkie skrzydlate stworzenie lecące ku niebiosom. Nie ma pojęcia, co takiego dokładnie widział. Mija niespełna 200 lat bez wieści o istocie, aż pewnego dnia czarodziejka wiatru, która używa swojej mocy, aby lewitować wśród chmur, dostrzega jasny jak gwiazda płomień pędzący w powietrzu. Zaintrygowana kobieta podąża za płomieniem, ale ten kręci się coraz szybciej, oszałamiając czarodziejkę, aż ta spada na ziemię. Mijają lata, dekady, wiek, straciłam rachubę. Dochodzą mnie wieści o ekscentrycznym, demacjańskim szlachcicu, który jest przekonany, że ona żyje. Wysyła zwiadowcą na jej poszukiwanie, ale ci wracają z pustymi rękoma. Mężczyzna nie modli się do mnie. Do mnie? Ale czasami słyszę modlitwy, które kieruje do niej, wciąż wierzy. Mijają dekady, szlachcic sprzedaje dom, wysyła więcej zwiadowców. Pewnego lata, gdy mężczyzna jest już posiwiałym starcem, jego zwiadowcy znajdują białe pióro podczas przeprawy przez rzekę pod Targonem. Mijają lata ciszy, przyślenie zimowe. Chłopiec Lunari, najwyżej 5-letni, wzywa nocną matkę. Widział skrzydlatego ducha unoszącego się na szczycie góry. Matka kładzie dziecko z powrotem do łóżka, tłumacząc, że to był tylko sen. Pewnego dnia słyszę to, czego nie słyszałam od wieków. Modlitwę samotną, tak odległą, że jest niczym szept. Nie wiem, skąd pochodzi, ale nie mam wątpliwości, to ona. Modli się do mnie, nie mogę odpowiedzieć. Okej, okay. O, jest kolejne srebrne skrzydły. Okej. Okay. Miałem mówić, że to może być o Morganie, ale skoro jest białe piórko, to może chodzi o Kayle. No ale Kayle raczej by się nie modliła do swoich tych. Kayle jak przychodzi, no to tylko osądza, nic więcej. W sumie zobaczmy archiwum. Bo to powinno być tutaj teraz. Ale tak, tylko muszę tym zjechać na sam dół niestety. No nie mam pojęcia, co ja teraz zabrałem. Gra mi też tego nie chce chyba wytłumaczyć, no to trudno. Dobra, mam typ nieskrępowany od jakiegoś czasu aktywny, ale kurde, tak dobrze mi te walki idą, że nie czuję w ogóle możliwości. Nie czuję sensu używania ich w ogóle, nie? Używania go właściwie. I raz, i dwa, i pierun. No i pięknie. Dobra, 1500, już ponad. Okej, jest Rukko i ostatni z pylonów. Przedostatni właściwie. Naprawdę musimy je zabijać? To tylko drzewo, Rukko. Nie czujesz magii pod jego korą? Bije jak serce. Właśnie tę magię chcemy wykorzystać, Rukko. Plan spaliłby na panewce, gdybyśmy nie mieli czegoś potężnego do zniszczenia. Potrzebujemy magii tego drzewa, aby zabić Eldreda. Obalić rządy łowców magów. I zemść się za wszystko, co nam zrobili. To, co mówisz, ma sens. Po prostu smutno mi, że musimy zniszczyć coś tak pięknego. No, mnie wkurwia, dlaczego łowcy to wykorzystują. Także, no, coś za coś. No i okej, ostatnie urządzenie. W ogóle, Jezu, tu jest kolejna kapliczka. No, od cholery ich tu jest. Czyli w sumie niepotrzebnie teraz niepotrzebnie tego nie używałem, ale dobra, jeszcze przeczekam.
Okej, mamy ostatni. Pylon, jak to sobie nazywam. Ruchy, ruchy! Dobra robota, Sylas! Wszyscy biegiem! Mhm, no oczywiście, żeby nie było za prosto, nie? A dobra, co się będę? O, ładnie! I to, co chciałem zrobić, i całą grupkę tym właśnie wyeliminować. Żadnej zbroi, kolego. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Okej, robi się trochę niebezpiecznie. Musimy być szczery. Padł, to najważniejsze. Dobra, teraz tych zostawić i tylko w tego golema walić. Do tyłu. Eksplozja. Pyk, cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Okej, okay, chciałem go zabić inaczej, ale zabiłem, przetrwałem, to najważniejsze. Szkoda, że kurde teraz tego, z tego zrobienia nie mogę zgarnąć ani niczego. No ale to jest chyba już w sumie koniec misji, więc nie bardzo jest chyba co zgarniesz tak naprawdę. No i dobra. Zniszcz siedzibę w skarbnicy. Spoko, tutaj plus jedna osoba chyba doszła, tutaj też. Uważaj, od błyskawic plus 2. Albo plus 3, bo sobie nie wiem, czy to plus oceniać jako plus 1 i plus 2, czy plus 1 i kolejne dwa plusy, czyli plus 3. Zostanę na razie przy tej pierwszej opcji. Dziś zadaliśmy łowcom magów potężny cios. Wszystko to udało się dzięki waszej wytężonej pracy. Doszliśmy do momentu, gdy zaczynamy zwyciężać. A tobie, Sylasie, tyle zawdzięczamy. Mamy wielkie szczęście, że walczysz razem z nami. Każdy by walczył. Ale tak na poważnie. Czy chciałbyś może coś powiedzieć? Nasza walka jest brutalna. Za prawie każde zwycięstwo płacimy własną krwią. Ale dziś było inaczej. Ocaliliśmy życie niezliczonym ludziom i wróciliśmy bezpiecznie. Musimy podziękować Gideonowi, który zaplanował ten atak, i Leilani, która daje z siebie wszystko, abyśmy mogli odpocząć. Nie przypuszczałem, że znasz takie słowa jak dziękuję. Lubię sprawiać ci niespodzianki. Ej, kurde... Czy Sylas będzie miał jakąś relację romantyczną z nią? Bo... szczerze, pasują trochę do siebie. O bo... O, spałem dziś najlepiej od wielu lat.
Ale wątpię, by Leilani choć zmrużyła oko. Muszę sprawdzić, co planuje. Hej, Sylas! Zobacz! Rekrutuj lepszej tawernę! Dobra. Okej, okay, ważniejsza rozmowa u Leilani. U Ruko możemy też pogadać. Coraz więcej tych srebrnych skrzydłych się pojawia, to mi się naprawdę podoba. Dobra, jak to wygląda w kuźni? No, stać mnie na obronę albo na damage, ale wiecie co? Pójdę chyba właśnie w obrażenia od ataku. Po pierwsze, żeby tutaj mieć górę całą pełną już, nie? No, a po drugie, żeby jednak bić więcej zwykłymi obrażeniami fizycznymi. Jak się dogadujesz z Gideonem? Wiem, że byłeś wściekły, kiedy go przyjęliśmy, ale po tym, jak doradził nam w sprawie skarbnicy... Nie sądzę, by pomagał nam w niszczeniu takich miejsc, gdyby nadal pracował dla łowców magów. Zgadzam się. Zdobył moje zaufanie. Może naprawdę jest szczery, ale wciąż źle się czuję z tym, że mamy tu łowcę magów. Macie tutaj dwóch! Pamiętaj, ja też byłem łowcą. Niewiele z nim rozmawiam. Nie będę cię zmuszał. Nie kłócisz się też z nim, a to mi wystarcza. Gdy zwyciężymy razem z bratem, zamieszkamy gdzieś, gdzie już nigdy nie będziemy oglądać łowców magów. Nie chcę o nich myśleć, nie chcę ich widzieć. Dla mnie to jest właśnie wolność. Rozumiem. Jestem silnym młodzieńcem, Ruko. Wiem, że zapewnicie sobie z bratem bezpieczną przyszłość. Jakby najlepsze, co Ruko mógłby zrobić dla siebie, to się przenieść do Ajonii. I to nie jest żart, poważnie. Bo w Ajonii to akurat magowie mają chyba najlepiej. Okej, okay, więcej łupów. Spoko. O kurde, ej, ta skrzynka będzie się tak odnawiała? Ej, jak tak? Kurde, to muszę co misję tutaj zaglądać. Może lepiej, nie? Dobra, tu zgarniamy kolejne zasoby. 30 sztuk. Dobra, tawerna była niżej. Z Gideon też mogę pogadać. Johohoho! Co? Z czego to jest mięso? O, kolejna skrzynka. Ładnie. 20. Oj, tysiaczek! Pięknie, na kolejny upgrade mnie stać. Posąg Galio to znakomity symbol naszego narodu. Charakter ma jak ze spiżu. Okej, okay, jak to miał być kolejny żart, no to chyba nie wyszedł. Mam pewne pytanie, Sylasie. Oby nie było zbyt osobiste. Tym razem ci wybaczę, jeśli będzie. Co czujesz, kiedy używasz magii? Nikt mnie o to nigdy nie pytał. Moja magia jest dwoista. Potrafię odczytywać magię innych ludzi. Dlatego właśnie byłem tak cenny dla łowców magów. Co do tej drugiej strony, pożyczanie magii od kogoś innego jest trudne do opisania. Wstrząsające, a jednak odurzające. To jak mieć czyste światło w żyłach. Benjiro mówił mi, że panowanie nad magią może być trudne, nawet dla doświadczonych magów. Czy z tobą było tak samo? Początkowo tak. Wypadek, przez który trafiłem za kraty, wynikał właśnie z tego. Próbowałem ochronić inne dziecko, ale straciłem panowanie. A, tak. Opowiedzieli mi to, gdy pytałem o ciebie. Czy czujesz się nieswojo, będąc ciągle otoczonym przez magów? Właściwie nie. To przypomina mi życie z Benjirem i ta myśl napełnia mnie spokojem. To dziwne. Nawet gdy wierzyłem w ich propagandę, to skrycie zazdrościłem magom. Magia jest dowodem, jak wielki i wspaniały jest nasz świat. Nigdy tak o tym nie myślałem. Magia jest tym, co pomaga mi osiągnąć jedyną rzecz, której pragnę. Sprawiedliwość. No ale patrzcie. Gideon jako łowca magów faktycznie zazdrościł magom. Ale w sumie on zazdrościł magom jako łowca magów, który magiem nie jest. Ponieważ przypominam, 90%, 80% co najmniej
łowców magów, to są właśnie magowie. Tacy, między innymi tacy jak Wisteria, czy tacy jak ci, z którymi walczy Sylas. I to jest taki, może nie problem, ale dość kłujący w oczy szczegół całego tego zakonu. Zakonu, który ma zwalczać magów, ale robi to magią. Ale jakby oni tak sobie, oni tak tą propagandę utkali, że sami zaczęli wierzyć we własne kłamstwa, mam wrażenie. Trochę jak Shredder w Wojownikach Żółwiach Ninja i tym swoim przeświadczeniem o tym, jakim to był zajebistym ojcem dla rodziny, albo to jak Splinter tak mu zjebał życie. Po prostu uwierzył we własne kłamstwa. Tak naprawdę to wszystko było tylko i wyłącznie jego winą. Dobra, co mogę u Rukko wziąć? U niego mogę wziąć za tysiaka jeszcze większe obrażenia od zwykłego ataku. A co mogę wziąć u Kary? Muszę zobaczyć. Zobaczmy. U niej mam dostępne jeszcze tylko obronę za 1200, więc tego nie wezmę. Czary. No mogę kolejne tworzyć, no ale to mi raczej się chwilowo nie przydaje, bo mam, mówię, mam tylko te dwa, które mnie tak średnio interesują. No a resztę czarów póki co jeszcze nie znam. No tarczę mogę zrobić, no ale, ale tarczę to akurat lepiej jest mieć tak o, nie? W sensie lepiej jest zabrać tarczę z wroga niż ją samą sobie stygerować, tak myślę. Chociaż kto wie, może tarcza, którą ja z tego tworzę, jest silniejsza od tej tarczy właśnie, którą zabieram z tego. Którą zabieram z tego takiego robaczka. Ale na razie jeszcze to odpuszczę i poproszę o jeszcze jeden upgrade do właśnie ataków moich fizycznych. Czyli teraz tak, jeszcze u Rukko mogę za 2000 magiczne obrażenia zwiększyć o całe 2 punkty. A u Kary póki co mogę za 1200 ulepszyć obronę, a kiedy ulepszę stanowisko, czyli zgarnę jeszcze chyba jednego albo dwóch rekrutów dla Elary, no to będę już mógł maksymalnie rozwinąć całkowicie, myślę, Sylasa. A może nie? A może nie? Patrzcie, bo obrona będzie na 2 punkty. Atak zwykły i magiczny będzie maksymalny. Jeśli i u Rukko, i u Kary się wyleweluje na full, ale zarówno zdrowie, jak i obrona będzie tylko na 2 punkty. Czyli jeszcze u kogoś będę mógł to sobie zgarniać. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale okej. No to raczej nie powinno striggerować kolejnej misji, więc jeszcze na koniec zagadajmy z Leilani. Rukko usłysza pewną ciekawą plotkę. Ludzie mówią, że w ruinach Terbizji jest osada magów. Idziemy do Lux? Zdaje się, że Lux nie próżnuje. Musi tam mieć wojowników. Gdybyśmy wspólnie doprowadzili do zgładzenia Eldreda... to by się spodobało, Morganie. Oj, raczej nie. Czekaj, a czy Lux i Eldred nie pochodzą oboje z rodziny obrońców Korony? Tak, tylko że Lux myśli trzeźwo, a Eldred jest pierdolniętym, kurwa, psychopatycznym, jebanym oszołomem. Eldred jest jej wujem, ale ona gardzi wszystkim, co on reprezentuje. Jednak czy w ogóle będzie chciała z tobą rozmawiać? To jest bardzo dobre pytanie. Może i nie. Wątpię, by wybaczyła mi to, że wykradłem jej magię. Ale mogę to naprawić. Jestem tego pewny. Gdy pokażę jej, co rzucamy na szale, posłucha głosu rozsądku. I raczej będzie chciała zostać w Terbizji właśnie i pomagać magom Sylasie, a nie dołączyć do buntu. Niestety, ale to są takie smutne realia. Dobrze, powodzenia. Chyba ci się przyda. Ej, w ogóle to... Ej, właśnie! Bo tego jeszcze nie wziąłem pod uwagę wcześniej w takich moich rozważaniach a propos fabułki Magic Seekera. Przecież fakt, łowcy magów walczą z Sylasem!
Ale oni jednocześnie jeszcze chcą walczyć przecież z Lux! Bo tam coś mi się kojarzy. Że właśnie łowcy magów jednocześnie walczą właśnie z Lux i chcą zdobyć Terbizję, wyeliminować magów, którzy tam są. I jednocześnie walczą z Sylasem. Więc to jest intrygujące. Dobra, idź. Dobra, tutaj Mroczny Las to jest właśnie do Luxi. I tutaj mamy co? Okej, czyli czyli Elara i Dukart się przyda. O, tutaj też. O, i myślę, że tą siedzibą zajmiemy się najpierw właśnie. Tutaj jest zasadzka i rekrutacja. Aż 3 typiarzy! Okej, to komu by to dać? Może Elarze, żeby już był upgrade? A może dać Dukartowi? Znaczy, dobra, w sumie Elara nie ma takiego mega priorytetu na to, bo... Znaczy, dobra, w sumie, po co ja to sprawdzam? Dobra, tutaj... Dobra, czyli jak wchodzę raz, to już jest pytanie, czy może iść, to już to nie muszę potwierdzać. To tyle spoko. Ale tak, dobra, wejdźmy tutaj, zobaczmy, tutaj jakieś zaklęcia. No dobrze, mam ciągle to samo, to nie ma co. Dobra, kolejną misją zajmiemy się w kolejnym materiale i tam właśnie będę, jak bardziej wezmę pod rozważanie, kogo by wypadało najpierw ulepszyć, ale myślę, że Elarę, no raczej nie, plus potrzebuję ją na misję, więc wypadałoby ją jednak mieć. To jest jeden. A dwa, no Elara na nią nie ma aż takiego parcia, bo mówię, najpierw wolałbym wszystko u Rukko wykupić, czyli teraz pozbierać te... O, przepraszam. Te 2000 zasobów i ulepszyć sobie obrażenia magiczne na te prawie maksimum, czy tam już na maksimum, bo w sumie nie, muszę czekać, ja mam maksimum, czy... Mana, obrona, obrażenia magiczne, nie mam, 2 punkty, czyli jeszcze 1 punkt u Kary i 2 punkty u Rukko są do podbicia. Więc wolę właśnie najpierw pozbierać te 2000 i mieć Uruko całkowicie wszystko ulepszone. No, a potem właśnie pójdziemy sobie do Kary. I będziemy tam eksperymentowali. I do tego czasu na pewno będę mógł wszystkie... Na pewno tego czasu tych dwóch jeszcze brakujących rekrutów dla niej pewnie zgarniemy. Tak myślę. Bo brakuje jej dwóch, co nie? Boże, dla niej, dla Elary. No tak, brakuje dwóch. No tam spokojnie się znajdą. Dobra, Dukart ulepsza stanowisko Gideona, czyli po prostu mogę powtarzać te inne misje. To się może przydać. Tutaj Oberon ma prawie... Znaczy prawie, no jak ją wyślę, no to będzie miała równy 10 i będzie miała upgrade tego, co mi daje, tej kombinacji. Nia będzie miała to samo. Lord nie będzie miał ulepszenia lodowego ciosu, ale będzie miał za to mocno sprogresowany ten pasek. Ej, ty nie łeczysz, a Lorda... Boże, nie, dobra, nie, Lorda muszę wykluczyć, przecież ja go wysłałem na tą misję jedną, co chciał iść. Więc to out, czyli albo upgrade Gideona, albo upgrade kombinacji, albo też upgrade kombinacji, tylko albo ogień, albo wiatr. Ale wiecie co, myślę, że chyba Oberon właśnie wyślę, bo tutaj widzę, jest takie tornado. Jeśli będę mógł takie tornado stworzyć, albo wysłać je chwilowo na bok, nie? Czy samemu takie krótkie tornado się zmienić, mua, to poproszę. Dobra, już tak dla testu, czy ja tutaj, bo już nie pamiętam, tutaj, dobra, zasadzka, tu byśmy wysłali nie, tu wyślemy Oberon, jak teraz wyjdę, to, tak, to muszę to jeszcze raz przepisać, dobra, czyli odświeżone, pamięć, tak więc, okej, w tym odcinku ode mnie to będzie tyle, my widzimy się w kolejnym materiale, zagrajmy w Mage Seeker i w sumie z ciekawości, na jakim ja jestem teraz levelu fabularnym, zobaczmy, zapisujemy, równo 50% fabuły. Czyli już teraz jesteśmy w połowie gry. Okej. Jak dla mnie, bueno. Tak więc, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Mage Seeker. Cześć!